W Kędzierzynie Koźlu istniała kiedyś taka instytucja, która się nazywała Port Rzeczny. Był to jeden z największych portów w Europie, ale tak się stało, że ten port umarł. W 2017 roku miasto Kędzierzyn-Koźle przekazało port nowemu inwestorowi. Przejęła port spółka Terminale Kędzierzyn-Koźle z inwestorem szwajcarskim i rozpoczęli budowę nowych terminali. Zaczęli rewitalizować nasz port. Zostały podpisane wstępne umowy na transport, na dostawy. Były to umowy podpisane między innymi z koleją, dlatego że port miał się opierać przede wszystkim na transporcie kolejowym i transporcie wodnym. Natomiast tylko lokalnie transport drogowy. W związku z tym miasto również wybudowało drogę dojazdową, czyli dość duże następne nakłady finansowe. I nagle z umowy wstępnej wycofała się kolej. Nie wiadomo dlaczego, trwa to już prawie 4 lata, bo docelowo terminal produktów płynnych miał być w 2018 roku już oddany do użytku i do tej pory wszystko stanęło. Trzeba było z kolei próbować zabezpieczyć w jakiś sposób. No była to sprawa inwestora, prawda, ale następny nakład kosztów niemałych, żeby to nie rozsypało się wszystko to, co zostało do tej pory stworzone. Więc pozabezpieczali to, zbiorniki zostały zabezpieczone antykorozyjnie i dalej czekamy, co będzie dalej. Chciałem dodać jeszcze, że docelowo inwestycja miała kosztować 360 do 400 milionów złotych, natomiast zatrudnienie docelowe miało wynosić 240 osób plus spółki współpracujące. I do tej pory masę pieniędzy publicznych zostało wydanych, a nie dzieje się nic.